Ja Roberta osobiście znam, lubię i bardzo szanuję i szanuję go za wyniki sportowe, chociaż na pewno teraz ta wpadka delikatnie popsuje, że tak powiem, jego legendę, chociaż tak jak sam Robert powiedział, mojej legendzie nie zależy, bo on to lubi, bo to kocha. Wpadka no, chyba jest jasna, tak? No, przyznał się, że wziął środki, więc tutaj nie ma co dyskutować. Mówię, no co powiedziałem w rozmowie z Robertem, bo się widzieliśmy parę dni temu na cage'u, no to, że faktycznie kilka rzeczy jakby mi się nie spinało w tej pierwszym oświadczeniu, a drugim, a wytłumaczył mi, o co chodziło i faktycznie po prostu pod wpływem emocji człowiek używa różnych związków frazeologicznych i wyrazów, których potem może do końca nie ma na myśli. No i o to się zapytałem, wytłumaczył mi to i rozumiem. No, no co, no trzeba żyć dalej i... Ciężko powiedzieć, że się nie przejmować, tak, no bo jakby wpadka dopingowa to jest coś, co jest raczej dość bolesną sprawą dla sportowców, no ale co, no.